czy lepiej poszukiwać informacji i dokształcać się w tym temacie, jak odnosić sukcesy i jak zarabiać więcej pieniędzy, czy może zacząć od tego pomyśleć nad tym, jak być interesującym człowiekiem. Zapraszam na nowy odcinek filmów. Jest dobra kawa, to jest dobry rozruch i dobry rozpęd, możemy zacząć działanie. Pytanie, które zadałam na wstępie, jest trochę przewrotne, bo jedno nie wyklucza drugiego. A dlaczego zadałam w ogóle to pytanie? Dlatego, że jakiś czas temu popełniłam na blogu wpis o tym, jak być ciekawym człowiekiem. Ten wpis nadal hula po blogu, cieszy się ogromnym zainteresowaniem, jest bardzo dobrze czytany, ale od tamtego czasu minęło już ponad rok, nawet 2 lata chyba, i postanowiłam trochę uaktualnić to i przekazać trochę więcej wiedzy w tym temacie, bo myślę, że skoro na blogu się dobrze czytał, to znaczy, że jest on wartościowy. Ja jestem mediatorem, jestem dziennikarzem, rozmawiam dużo z ludźmi, rozmowy, konwersacje, to jest podstawa mojej pracy, ale także słowo pisane i komputer, to też jest podstawa mojej pracy, ale ja uwielbiam, ja kocham, gdy trafia mi się do rozmowy bardzo interesujący rozmówca, z którym mogę porozmawiać nie tylko nawet na jakieś tematy branżowe, na jakie rozmawiamy, ale inne, o zainteresowaniach, o pasjach, i naprawdę nie robi to na mnie wrażenia wtedy, ile on ma milionów na koncie, co on tam, jakim samochodem jeździ, gdzie ma domy i ile ma tych domów. Po prostu mnie zazwyczaj bardzo interesuje to, co on zrobił takiego, jaki proces przeszedł, że ma w głowie to, co ma, i można o nim porozmawiać naprawdę na rozległe tematy i od razu relacja mi się z takim człowiekiem zupełnie inaczej buduje. Ja już to chyba pisałam na blogu raz, dwa, może więcej, ale pisałam na Instagramie też. Jedną z najbardziej interesujących osób, jakie dane było mi w życiu poznać, to jest mojego męża, przyjaciel z Meksyku. On jest prawnikiem, radcą prawnym, mieszkał tu jakiś czas w Polsce, ale przeniósł się z powrotem do Meksyku z różnych względów, z powodów osobistych. To jest jedna z najbardziej oczytanych, najbardziej inteligentnych, ale także emocjonalnie inteligentnych osób, jakie mi było dane w życiu poznać. Kiedyś go zapytałam: Arturo, skąd to się u Ciebie bierze, że Ty jesteś taki inteligentny, masz taką wiedzę o świecie? On jest z Meksyku, ale ma ogromną wiedzę o Europie, w ogóle o historii państw bałkańskich, o historii tego, co się w ogóle dzieje w poszczególnych państwach. I ja go zapytałam, skąd i skąd on tyle wie o sztuce, o muzyce, o kulturze. Powiedział, że od najmłodszych lat jego mama zabierała jego i jego siostrę do Mexico City, do muzeów, do galerii, do różnych miejsc kultury, i po prostu wyrabiała w nich to zainteresowanie, wzbudzała tę pasję do wiedzy, do zdobywania o wiedzy o świecie, o kulturze, o sztuce. I on teraz, jak wielokrotnie jeździ gdzieś po świecie, a podróżuje całkiem sporo, no może teraz nie przez COVID, to mu trochę ucięło destynacje różne, ale zwiedza bardzo dużo, uczy tego swoje dzieci, które są małe, ale też się uczą zwiedzać muzea, galerie sztuki, i tak napełnia się taką wiedzą, taką inteligencją, którą wcale nie jest łatwo znaleźć w drugim człowieku. Więc jeśli my mówimy, jak być interesującym, ciekawym człowiekiem, no to trzeba się rozwijać, ale rozwijać się w taki sposób, żeby nie robić takich sztampowych rzeczy, które robią inni, no nie ukrywajmy, mniej interesujący ludzie, z którymi jak rozmawiasz, to nie możesz porozmawiać poza niczym innym, jak na tematy branżowe, bo po prostu ich wiedza w którymś momencie gdzieś się kończy. Choć i na tematy branżowe też, żeby rozmawiać, to trzeba być dobrym ekspertem w danej dziedzinie. I ja tak się zastanawiam, czemu jest tyle poradników o tym, jak osiągać sukces, jak zarabiać więcej pieniędzy, a nie ma w ogóle prawie, nie ma treści, nie ma kontentu na ten temat, jak być interesującym człowiekiem. Ja nie wiem, czy ludzie się wstydzą pytać o to, czy o co chodzi, bo ja mam wrażenie, że jeśli będziesz interesującym człowiekiem, będziesz pogłębiała wiedzę w różnych tematach, to siłą rzeczy gdzieś ci się klapki będą otwierać, różne będą się otwierać okienka w mózgu,
I być może dzięki temu też to będzie efekt pośredni. Zaczniesz zarabiać więcej pieniędzy, do głowy lepsze pomysły przyjdą, zaczniesz być lepszym małżonkiem, bo się dokształcisz, zaczniesz być lepszym rodzicem, bo się dokształcisz na tym polu. Twoja wiedza, twój pęd do wiedzy i do tego, żeby się rozwijać, będzie powodowało to, że ty będziesz się ulepszać na różnych polach, o ile tę wiedzę zaimplementujesz do swojego życia, bo to nie wystarczy tylko czytać, dowiadywać się i to też nie chodzi tylko o czytanie, ale o to, żeby później zaimplementować to do swojego życia. I jak ja spotykam, czasami widzę albo podsłuchuję rozmowy gdzieś tam na konferencjach takich interesujących ludźmi z nieinteresującymi ludźmi, to są bardzo trudne rozmowy do udźwignięcia dla drugiej strony, bo załóżmy, że jedna osoba zadaje drugie pytanie. Co robisz, żeby pogłębiać swoje zainteresowania, żeby mieć jakieś hobby? Niekoniecznie mówię, że to już jakieś jest górnolotne słowo pasja. A ta osoba odpowiada, no nic nie robię. A co teraz czytasz na przykład? No nic nie czytam. I sam rozumiesz, tutaj rozmowa nie idzie dalej. Jest blokada, bo oczekuje się, że jedna strona utrzyma ciężar tej rozmowy, bo być może jedna strona jest bardziej interesująca, a z drugą nie ma o czym rozmawiać. Bo nieinteresujący ludzie, ich z reguły blokuje to, żeby być interesujący. Brak czasu to jest jedno, ale bardzo często lenistwo. Ja znam naprawdę matki kilkorga dzieci, które mają bardzo mało czasu, a gdzieś tam znajdują czas, żeby w ciągu dnia 15 minut coś poczytać, coś obejrzeć ciekawego, wartościowego na YouTubie. Tu bardziej chodzi o lenistwo i takie lenistwo umysłowe, bo to lenistwo umysłowe sprawia, że ludziom bardzo często się nie chce. To jest też taki nawyk tego, że ja zamiast, jak wracam do domu po pracy, to kieruje swoje myśli, swój mózg na to, żeby oglądał ten mózg telewizor, żeby go karmić na przykład tymi treściami. Wracam i włączam. I ja też nie jestem tutaj idealna, przynajmniej kiedyś nie byłam, bo ja też miałam, pamiętam, takie epizody w swoim życiu, że jak na początku studiów gdzieś tam jak byłam, potrafiłam wrócić i sobie włączyć Klan na przykład, bo leciał i o 17 się go oglądało i ja tak traciłam 10, 20, pół godziny czasu na tym. I w zasadzie nie wiem, kiedy mi ten czas przez palce przeciekał, a mogłam zrobić coś znacznie wartościowszego. Albo nawet nie chodzi nawet o to, żeby patrzeć się w ten telewizor. Oczywiście człowiek też potrzebuje resetu, potrzebuje odpoczynku, ale chyba teraz tak patrzę, że wartościowsze by było dla mnie to, jak byłam zmęczona i bym sobie poleżała albo w spokoju wypiła tą kawę popołudniową, niż karmiła mózg moimi takimi, wydaje się, że bezsensownymi treściami. Więc jeśli chcesz nie popełniać tych błędów, które ja kiedyś popełniłam, albo zrezygnować w ogóle z popełnianych swoich błędów, jakie ty popełniasz, zacznij porzuć robienie tych rzeczy, które robią właśnie nieinteresujący ludzie. A co robią nieinteresujący ludzie? Otóż nieinteresujący ludzie oglądają godzinami telewizję. Nieinteresujący ludzie jeżdżą od lat na wakacje w te same miejsca. Nieinteresujący ludzie nie pogłębiają swojej wiedzy, opierają się na tym, co ktoś im powiedział, nie weryfikują tego bardzo często. Nieinteresujący ludzie czytają nagłówki portali internetowych, czytają tylko nagłówki w social mediach, a nie pogłębiają swojej wiedzy. Ja piszę artykuły i wiem, że czytanie nagłówków dziennikarskich niewiele wnosi wartości. Lepiej może czasem w ogóle tego nie czytać, bo można się dowiedzieć jakichś pobieżnych informacji, źle ukształtować swoje myślenie. Jak już czytasz nagłówek i zaczynasz czytać tytuł, to jeśli masz czas, to zagłęb się w ten artykuł i sprawdź, jakie tam są szczegóły do przekazania. Interesujący ludzie też właśnie dużo czasu tracą na scrollowaniu social mediów, na życiem innych ludzi. A prawda jest taka, że najpiękniejsze rzeczy, najciekawsze, jakie przydarzają nam się w życiu, nie biorą się stąd, że my siedzimy przed telewizorem albo tracimy czas na scrollowaniu Instagrama, Facebooka, TikToka, YouTube'a też. Tylko jeśli już coś oglądamy, to robimy to świadomie. A nasz czas wolny spędzamy na tym, żeby wyjść gdzieś, coś zobaczyć, coś nowego posmakować. Zdobyć jakieś nowe doświadczenie, poczytać nową książkę, czyli nawet posiedzieć w domu, obejrzeć jakiś wartościowy film, coś, co nas ubogaci, co nas rozwinie jako człowieka. Coś, co pozwoli spojrzeć na różne rzeczy z innej perspektywy, pozwoli zrozumieć, aha, to rzeczywiście nie było takie czarno-białe. Ten problem nie był taki czarno-biały, jak nam się wydaje. W tym problemie jest dużo szarości. Dlatego, jeśli ty chcesz wyjść z tej ścieżki nieinteresujących osób, i
prowadzić rozmowy na wysokim poziomie, interesować swoją osobowością kogoś drugiego, a przez to budować lepsze relacje, budować nawet większą porozumienie, większą intymność ze swoim małżonkiem, no bo jeśli twoje dziecko kiedyś opuści dom, a stanie się to, kiedy się twoje dzieci usamodzielnią, to dobrze by było mieć o czym rozmawiać z tym małżonkiem. Bo jeśli przedtem was łączyły tylko dzieci, a teraz okaże się, że jak te dzieci wybyły z domu i wy nie macie o czym ze sobą rozmawiać, no to może rozmawiajcie o książkach, o filmach, oglądajcie coś wspólnie, budujcie między sobą więź, intymność, wspólne zainteresowania. To będzie was łączyć, to będzie was scalać, gdy wasze dzieci opuszczą dom. Ale też jeśli będziesz bardziej interesującym człowiekiem, na rozmowie kwalifikacyjnej będziesz przykuwał do siebie bardziej pracodawcę, bo pracodawcy też cenią sobie osoby, które są nie tylko dobre w swojej tam działce eksperckiej, ale mają jakąś wiedzę, mają jakieś ciekawe zainteresowania, bo tym się wyróżniają. Mąż na przykład gra w szachy. Teraz mniej, ale kiedyś grał namiętnie i wiem, że to było jego zdecydowanie mocnym wyróżnikiem podczas rozmów kwalifikacyjnych i tym pokonywał innych kandydatów, bo wyróżniał się. Bo kiedyś spotkał na swojej drodze rekrutera, jego przyszłego szefa, który okazało się, że też bardzo lubi grać w szachy. Złapali nić porozumienia, połączyła ich wspólna pasja i mój mąż dostał tę pracę wtedy. Dlatego porzuć to wszystko, te wszystkie złe nawyki, które mają w sobie nieinteresujący ludzi. Idź do restauracji, na przykład, w której nigdy nie byłeś, a mijasz ją po drodze do pracy i z pewnych względów nigdy tam nie wchodziłeś, schodzisz od lat do tych samych restauracji. Jedź na wakacje do miejsca, w którym nigdzie nie byłeś. To nie muszą być koniecznie w czasy za granicą. Malediwy, greckie wyspy, Majorka albo jeszcze dalsze destynacje. To może być równie dobrze niedaleka miejscowość. W Polsce jest wiele pięknych, nieodkrytych miejsc i wcale tam nie ma tłumów turystów. Wystarczy pojechać, popatrzeć, pozwiedzać, zostać lokalnym podróżnikiem. Zapisz się na jakieś nowe zajęcia, na które być może wcześniej nie było czasu, albo zacznij sobie robić jakiś kurs internetowy, jeśli nie masz czasu wychodzić z domu, ale ten kurs Cię rozwinie, albo nauczy nowego hobby jakiegoś, albo pogłębi Twoją wiedzę w jakiejś dziedzinie. Nie musisz wychodzić teraz z domu, jest naprawdę szeroka opcja i dostępność w internecie. Kolejna sprawa. Jeśli chcesz być bardziej interesującym człowiekiem, to zacznij zadawać innym ciekawe, interesujące pytania. Nie pytaj, co uważasz o pogodzie, nie pytaj, jak się masz. To są takie sztampowe pytania, na które jak się masz, jak ktoś się ma, to druga osoba, no co odpowie obcej osobie, że mam się źle, bo mi dziecko nie spało, bo mnie głowa boli? Nie, raczej odpowiada się, a dziękuję, wszystko w porządku. Ale to jest takie sztampowe pytanie. Jak kogoś poznajesz, zwłaszcza na konferencji, w szkole, na jakimś evencie, zadawaj ciekawe pytania, prowokujące do odpowiedzi głębszej, szerszej, na przykład, gdzie w jakim ciekawym miejscu ostatnio byłeś, co ciekawego jadłeś, co ciekawego widziałeś w Twoim mieście ostatnio, czy widziałeś jakąś ciekawą wystawę, jakiej umiejętności się nowej nauczyłeś, jaki ostatnio film widziałeś, na który wywarł na Tobie bardzo dobre wrażenie i który dał Ci do myślenia. Bo nieinteresujący ludzie, prawda jest taka, że nieinteresujący ludzie czytają, no niestety, te same portale internetowe i nie szukają wiedzy alternatywnej, nie sprawdzają tego, jak myśli inaczej druga strona. A ja uważam, że żeby sobie wyrobić na przykład pogląd na daną rzecz, na dane zagadnienie, na przykład homoseksualizm, to warto poczytać opinię jednej i drugiej strony. A nieinteresujący ludzie też czytają tylko bestsellery. To, co jest na pierwszych, na przykład listach bestsellerów Empiku. To nie są zawsze dobre książki. Warto szukać gdzieś też alternatywnych źródeł, list rankingowych i innych książek, poszukiwać wiedzy głębiej. Nieinteresujący ludzie oglądają tylko głośne filmy, nie chodzą do kina na te bardziej niszowe. Oglądają coś, co jest dobrze rozreklamowane, bo wszędzie jest na przystankach pełno reklam i plakatów tego, a czasami, żeby dotrzeć do czegoś dobrego, żeby znaleźć jakąś perełkę, trzeba trochę bardziej poszukać, pogrzebać, chociażby w internecie, poczytać recenzje w gazetach.
Nieinteresujący ludzie, no niestety, taka prawda, nie czytają też, ja już wracam do tego tematu, który był wcześniej, nie czytają też wartościowych publikacji, magazynów, czasopism, ani nawet portali internetowych, tylko nagłówki takich głównych portali, na których niestety nie ma pogłębionej wiedzy, są tylko bardzo często też populistyczne hasła, to nie są pogłębione analizy i one też nie oddają prawdy, nie opisują rzeczywistości takiej rzeczywistości, jaką ona faktycznie jest. Dlatego jak ja spotykam na swojej drodze interesującą osobę, to zawsze staram się dowiedzieć podczas takiej rozmowy, staram się wyłuskać to, jak ona myśli, co ona myśli, co ona czyta, gdzie ona bywa, bo być może, że to jest inspiracja dla mnie. Ja się ubogacam spotkaniami z taką osobą. Takie spotkanie mnie ubogaca wewnętrznie, bo ja się od tej osoby dużo dowiaduję, bo od ludzi można się dowiedzieć najwięcej, jak się z nimi rozmawia, tylko trzeba z ludźmi rozmawiać. I też rozmawiać w taki sposób, żeby zadawać tym ludziom interesujące pytania. A jak zadawać osobom nowo poznanym interesujące pytania? Pytać na przykład, kto jest najbardziej interesującą osobą, jaką ty znasz? Kto jest najsilniejszą osobą, jaką znasz? Kto jest najśmielszą osobą, jaką znasz? Kto jest najbardziej empatyczną osobą, jaką znasz? Takie pytania warto zadawać, zwłaszcza gdy się poznaje nową osobę, bo jednocześnie dowiadujesz się czegoś ciekawego od tej osoby, jeśli jest to interesująca osoba, a także pokazujesz ty tą osobą swoje zainteresowanie i pokazujesz, że ty jesteś interesujący, interesująca, ponieważ zadajesz interesujące pytania. Tak, bo interesujący ludzie nie chodzą z sztampowymi ścieżkami, chociaż ja nie mówię, że zawsze trzeba płynąć pod prąd, to nie o to chodzi. Trzeba używać rozumu, trzeba myśleć i trzeba myśleć, jakie się pytania zadaje, bo można wtedy wyłuskać ciekawe odpowiedzi, można nawiązać bardzo ciekawą relację, ty przyciągasz, ktoś cię przyciąga, można poznać w ten sposób miłość swojego życia. Można być dla swojego dziecka niezwykłą inspiracją, bo jednak interesujący rodzic to jest też dla dziecka niezwykłą inspiracją, tylko trzeba to dziecko też, tylko trzeba temu dziecku pokazywać interesujący świat i przede wszystkim uczyć go tego, żeby myślało. To by było na tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że tutaj pogłębiłam trochę wiedzę na temat tego, jak być interesującą osobą, ponieważ za dużo się mówi, mam wrażenie, o sukcesie, chociaż to też jest potrzebne, o zarabianiu pieniędzy, a za mało o tym, jak być właśnie interesującym, gdzie szukać pomysłów, idei, rozwiązań. Jeśli Wam się spodobał ten film i uważacie mój kanał za wartościowy, to zapraszam do subskrybowania. Wpadajcie do mnie też na Instagrama, tam jest dużo więcej ciekawych treści, pojawiają się znacznie częściej. I cóż, do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!